Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Hikaro, to jest kolejny odcinek Zagramy w Spor. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. W poprzednim odcinku mieliśmy iść do naszego kolejnego gniazda. Oczywiście nam się to nie udało, bo oczywiście musiałem po drodze do tego gniazda zabijać wszystko, co się rusza. I to zadanie przychodzi na kolejny odcinek. Tak więc plan ten sam. Wracamy do domu. Przy okazji zbierając jak najwięcej części ciała, części stworów, bo to się naprawdę może przydać i chciałbym zdobyć wszystkie, jeżeli to jest możliwe. Dobra, chodźmy tędy. Po kropkach na mapie pójdziemy. O, widzę, że kolejne szkielety tu są i oczywiście przeciwnicy. Trzeba ich zabić 7. To nie będzie taki łatwy, bo ich jest dużo. Mają dużo życia i dużo zabierają, bo jest ich tak dużo tutaj. God damn. Dobra, ale udało się. Trzech predatorów przeżyło. Mam nadzieję, że przeżyjecie kolejne starcia. Więc jedz, kurczę, ty mały predatorze, który tam gdzieś poszedłeś. Fuck. Dobra, jedzcie. O, i mały predator umarł. No, tak to się kończy, jeżeli się nie je, gdy jest taka potrzeba. Dobra, uleczmy się do końca. I jeszcze trzech przedstawicieli tego gatunku nam zostało. Jadymy. Dobra, jeszcze jeden. Ale gdzie go znajdziemy? O, tam. Super. Spowodowano wyginięcie przynajmniej 20 innych gatunków w fazie stwora. Super, to mi się podoba. Jesteśmy totalnymi badassami. I zbierzemy teraz te szkielety, które nam pozostały do zebrania. Dobra, gdzieś tutaj jeszcze widziałem. O, są. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że już nie jest daleko. Nie no, kurczę, to jest strasznie daleko, zobaczcie. Strasznie daleko. Nie wiem, co sobie gram, jeśli pierwszy raz, jak w to gram, mamy taką daleką podróż do odbycia. No, god damn. To może trochę olejemy zabijanie ich i pójdziemy tam jak najszybciej. Co najwyżej się wrócimy. Bo to jest, kurczę, ludzie strasznie daleko. Nawet nie mam pojęcia, kto to wymyślił. Wydaje mi się, że to tak randomowo wylosowało nam to. Nie no, ludzie naprawdę strasznie daleko, strasznie. A ja potrzebuję gniazda, żeby móc się trochę udoskonalić. Mamy prawie 900 punktów DNA. No. Lecimy dalej. I wypadałoby coś z tym zrobić, ludzie. Oj, wypadałoby. By wypadałoby. A o co chodzi? Dlaczego tu się pojawiła taka inna kropkowana linia? Tutaj, o. To jest dziwne. A może to jest jakaś alternatywna droga, ludzie? A to jest epicki? O, znowu on. Znowu. Naprawdę. To już trzeci raz w tym tygodniu. Tylko mnie nie atakuj. Fuck you. Ale zobaczcie, to jest części. Aż kusi, kusi, kusi. Bardzo kusi. A my się skusimy. Jak kusi, to kurczę. To trudno. Mam to gdzieś. Oho, jeden nam umarł. Teraz moja kolej będzie. Bierzemy ten duży. I spieprzamy.
What the fuck? Dlaczego on walczy? I nie mam żadnego stada. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Co mi się nie podoba. A dlaczego on mnie goni tak szybko? What the fuck? Nie, zostaw. Fuck. Jesteśmy tacy wolni. No i umarłem. Jeżeli pojawimy się w gnieździe, w którym byliśmy wcześniej, to się wkurzę. Ah, god damn. Ludzie, znowu jesteśmy tutaj. Nie ma sensu, żebym ja znowu przez to przechodził. Spotkamy się w kolejnym gnieździe. Wracam do was, udało mi się dojść do naszego gniazda. Mojego towarzysza zjadł stwór epicki, a ja tutaj dochodzę i wykonujemy zadanie. To nie fajnie, że mamy znowu stwora epickiego gdzieś koło naszego tego grajdołka, koło naszego domu. Okej, dobra. Jeszcze pozbieram te części i zaraz zobaczymy, jak możemy edytować naszego predatora. Dobra, tu chyba niczego więcej nie ma, tak mi się wydaje. Dobra, zatem zew godowy i będziemy tańczyć, kopulować się i tak dalej, i tak dalej. Jak pięknie, kurczę. Gdzie oni się tych ruchów uczą, to ja nie mam pojęcia. Dobra, koniec tego dobrego. No, zobaczcie. Dosyć dużo mamy jeszcze do zebrania. Naprawdę bardzo dużo tych elementów jeszcze nam zostało. Tutaj praktycznie mamy bardzo mało. Ale to wszystko taniec, szarża, ale dlaczego? Mi się dawało, że jakieś lepsze były kiedyś te części stworów. Ale ręce to mamy tutaj genialne. Może nie do końca tutaj, bo pokazują mi się same te śmieszne. A gdzie są straszne? Tylko to jest straszne. Ewentualnie kościołapa. Dziwne. Dziwne. Tak czy inaczej. Może zmienimy naszemu stworowi parę rzeczy. Zaczynając od... Tu jest ugryzienie. Dobra, wygląda to, że to są wszystkie paszcze, jakie możemy mieć. Ugryzienie 5. A to ma ugryzienie 5, szarże 2. No zobaczmy. Dobra. To zrobimy w ten sposób, ludzie. Zdejmiemy to. Oczy też. Tutaj trochę to skrócimy. I założymy pysk. Myślę, że jest trochę za długi nadal ten nasz kręgosłup. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ja chyba coś spieprzyłem tutaj. Miało być fajnie, a wyszło trochę kiepsko. Jak to wygląda? To tak średnio. Znaczy fajnie, ale zobaczymy jeszcze to. To jest taki trochę jak dinozaur. O, to jest, patrz, jaki piękny, kurczę. Beka. Nie, myślę, że zostaniemy przy tym. Zdecydowanie, to jest całkiem fajne. Dobra. To mi się najbardziej podobało, takie standardowe. Ale myślę, że troszkę za długi jeszcze mamy kręgosłup. To tak nie powinno wystać. Nie powinniśmy mieć takiego garba. Dobra, i może teraz będzie lepiej jakoś. Dobra, no jest fajnie. To mu oczywiście zdejmiemy, tego jego peniska. Dobra. Ze strasznych mamy Woj wzrok. Coś trochę dziwne. Na razie nam nie pasuje.
Dobra, oczy może dobierzemy zaraz. Najpierw mu ręce zmienimy i tak dalej, i tak dalej. Co to jest fajne? Machator. To jest takie, no, badassowe. Mięśniołap. Wydaje mi się, że to było najfajniejsze. Takie umięśnione, fajne. Jakoś tak. Będzie. I nogi mu zmienimy. Tylko pytanie jakie. To są dziwne wygięte takie. To też nie są zbyt fajne. Dziwne są te nogi, god damn. Czemu nie mogą być takie proste, fajne? Bo to są za proste, te mi się nie podobają. To może kurczę. Nie, to może to zrobimy. Jakoś nam się uda tutaj. O, poszerzymy trochę, znaczy pogrubimy. Szłapki zaraz zmienimy. Dobra, tutaj musi być pięknie umięśniony. Super. To mi się podoba. Okej. Teraz łapy. Które były jakieś fajne. To jest okej, w porządku. To mi się podoba. Chociaż nie pasuje za bardzo do tego pyska. Fuck my life. A te? Nie, to są beznadziejne, jako śmiernica. A to już w ogóle beznadziejne. Chociaż... Czy ja wiem? Nie takie najgorsze. Chociaż mi się wydaje, że na razie weźmiemy sobie te. One były całkiem fajne. Jeżeli chodzi o nogi, tutaj mamy wszystko. Ale są beznadziejne tutaj, naprawdę. Szłapki ma koszmarne. Zasuwacze, szybkość. Takie damy. To są fajne. Dobra. Fajne. To mi się podoba. O kurczę, jakie szpony mogą mieć. Damy bez przesady, tak może takie o. O, w ten sposób. Dobra. Dobra, to mi się podoba. Może ten ogonek mu jeszcze trochę zmniejszymy. Dobra. On jest trochę za bardzo przykrzywiony do przodu, mam wrażenie. Trochę jakby się za bardzo garbi. Dobra. Czym my się teraz możemy zająć tutaj? Mamy poroże. A to całkowicie nie pasuje do tego. A wiecie co? A gdybym zamiast tego pysku, nie wiem, wziął ten. Wzięlibyśmy ten. Nie, dobra, zostaniemy przy tym. Dobra, to wygląda całkiem fajnie. I byśmy zrobili mu takie poroże. Nie takie. Dobra, jakoś zaraz, chwila. No, w ten sposób. W ten sposób, ludzie. O, to jest fajne. To mi się podoba jak najbardziej.
Dobra. My mamy szarże na poziomie 5, splunięcie na 4 i ugryzienie na 5. Czyli brakuje nam splunięcia. Splunięcie poziom 5. Cios 5. To sobie weźmiemy. O, to się nazywa. Fajne. Strasznie mi się podoba. Dobra. I co mamy tu jeszcze do wyboru? A gdybyśmy sobie skrzydła ogarnęli, myślę, że to by całkiem fajnie działało. To ma sprint. A skrzydła mamy tutaj, szybowanie. To, bo zauważyłem, że w tej grze, jeżeli zaczniemy używać jakiegoś danego elementu, to gra nam bardzo szybko zacznie dawać kolejne w tym stylu elementy. Dobra, powiedzmy, że to na razie będzie w ten sposób jakoś działać. No, jakoś na razie tak. Potem będą fajne skrzydła nietoperza, to przy nich zostanę. A, jeszcze oczy. O, możemy taki nosek sobie dodać. Beznadziejny. Nie, te mi się całkowicie nie podobają. Tutaj były takie fajne oczy. Ale co się z nimi stało, to ja nie wiem. Chyba jeszcze ich nie odkryłem. To mi się podoba. Całkiem fajnie wygląda. Przynajmniej na razie. Jeszcze sobie może zobaczymy kolory dla naszego predatora. Nie, najpierw zacznijmy od tych. To mi się podoba. Wow, fajne. Strasznie mi się podoba. Zobaczymy jeszcze sobie kilka innych. To się niestety wolno ładuje, kurczę. To jest takie fajne. Ale z tyłu wygląda trochę gorzej. Gdyby wszystko miało taki kolor jak tutaj, o. To byłoby świetne. Albo tutaj na głowie. Aha, w tym dodatku tylko 12 dostaliśmy skórek, skinów. Taki poszywany, fajny. Ale ja zostanę chyba przy tym, który wybraliśmy wcześniej. O, to jest super. Dobra, jest człowiekokształtny? Jest, ale wydaje mi się, że jest jeszcze trochę bardzo jakoś tak przechylony do przodu. A, god damn. Dobra. No, to się nazywa Predator. Fajnie. Maksymalna moc. W fazie stwora zbuduj istotę z maksymalnymi parametrami. I coś tam. Dobra. Możemy się nauczyć tańca. Fuck my dance. A, mamy skok, mamy jeszcze sprint. Dobra. Ale zostało nam tu jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Naprawdę bardzo dużo. Wiecie co? O, patrzcie, tak się lata. Trochę dziwnie wygląda nasz stwór ze skrzydłami. Ale na razie musimy, ponieważ ja chcę takie fajne mieć. Te nietoperze, o których mówiłem. I żeby je mieć, to musimy na razie mieć takie. No jak trzeba, to trzeba. Nasz predator uczy się latać. Dobra, jeszcze tego chcę do drużyny przyjąć. Super, udało się. Team mamy pełny.
A właśnie, właśnie, właśnie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.